7. Król, władza wykonawcza. Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania należy. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę. Zawarowawszy przeto wolnemu narodowi polskiemu władzę, praw sobie stanowienia i moc baczności nad wszelką wykonawczą władzą oraz wybierania urzędników do magistratur, władzę najwyższego wykonywania praw królowi w Radzie jego oddajemy, którą to Rada strażą praw stać się będzie. Władza wykonawcza do pilnowania praw i onych pełnienia ściśle jest obowiązana. Tam czynną z siebie będzie, gdzie prawa dozwalają, gdzie prawa potrzebują dozoru, egzekucji, a nawet silnej pomocy. Posłuszeństwo należy się jej zawsze od wszelkich magistratur. Moc przynaglenia nieposłuszne i zaniedbujące swe obowiązki magistratury w jej ręku zostawiamy. Władza wykonawcza nie będzie mogła praw stanowić ani tłumaczyć, podatków i poborów pod jakimkolwiek imieniem nakładać, długów publicznych zaciągać, rozkładu duchowych skarbowych przez Sejm zrobionego odmieniać, wojny wydawać, pokoju ani traktatu żadnego aktu dyplomatycznego definitywę zawierać. Wolno jej tylko będzie tymczasowe z zagranicznymi prowadzić negocjacje oraz tymczasowe i potoczne dla bezpieczeństwa i spokojności kraju wynikające potrzeby załatwiać, o których najbliższemu zgromadzenia sejmowemu donieść winna. Tron Polski elekcyjnym przez familię mieć na zawsze chcemy i stanowimy. Doznane klęski bez królewiów, periodycznie rząd wywracających, powinność ubezpieczenia losu każdego mieszkańca ziemi polskiej i zamknięcia na zawsze drogi wpływów mocarstw zagranicznych. Pamięć świetności i szczęścia ojczyzny naszej za czasów familii ciągle panujących, potrzeba odwrócenia od ambicji i tronu obcych i możnych Polaków zwrócenia do jednomyślnego wolności narodowej pielęgnowania, wskazały roztropności naszej oddanie tronu polskiego prawem następstwa. Stanowimy przeto, iż po życiu, jakiego nam dobroć boska pozwoli, elektor dzisiejszy Saski w Polsce królować będzie. Dynastia przyszłych królów polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora Saskiego, którego sukcesorem de lumbis płci męskiej tron polski przeznaczamy. Najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron następować ma. Gdyby zaś dzisiejszy elektor Saski nie miał potomstwa płci męskiej, wtedy mąż przez elektora za zgodą Stanów Zgromadzonych, córce jego dobrany, zaczynać ma linią następstwa płci męskiej do tronu polskiego. Do czego Maryję Augustę Nepomucenę, córkę elektora, za infantkę polską deklarujemy, zachowując przy narodzie prawo żadnej preskrypcji podpadać nie mogące, wybrania do tronu drugiego domu po wygaśnięciu pierwszego. Każdy król, wstępując na tron, wykona przysięgę Bogu i narodowi na zachowanie konstytucji niniejszej, na pakta konwenta, które ułożone będą z dzisiejszym elektorem Saskim jako przeznaczonym do tronu i które, tak jak dawne, wiązać go będą. Osoba króla jest święta i bezpieczna od wszystkiego.
nie sam przez się nie czyniący za nic w odpowiedzi narodowi być nie może. Nie samowładcą, ale ojcem i głową narodu być powinien. I tym go prawo i konstytucja niniejsza być uznaje i deklaruje. Dochody, tak jak będą w paktach, konwentach opisane i prerogatywy tronowi właściwe, niniejszą konstytucją dla przyszłego elekta zawarowane, tkniętymi być nie będą mogły. Wszystkie akta publiczne, trybunały, sądy, magistratury, monety, stemple pod królewskim powinny być imieniem. Powinny iść imieniem. Król, któremu wszelka moc dobrze czynienia, zostawiania być powinna, mieć będzie ius agratiandi na śmierć wskazanych, prócz in criminibus status. Do króla rozrządzenie najwyższe siłami zbrojnymi krajowymi w czasie wojny i mianowanie komendantów wojska należeć będzie. Z wolą atoli ich, odmianą za wolą narodu. Penetrować oficjerów i mianować urzędniki podług prawa naszego opisu. Nominować biskupów i senatorów podług opisu tegoż prawa oraz ministrów jako urzędników pierwszych władzy wykonawczej, jego będzie obowiązkiem. Straż, czyli Rada Królewska, do dozoru całości i egzekucji praw królowi dodana składać się będzie. Primo, z prymasa jako głowy duchowieństwa polskiego i jako prezesa komisji edukacyjnej, mogącego być wyręczonym w straży przez pierwszego ex ordine biskupa, którzy rezolucji podpisywać nie mogą. Sekundo, z pięciu ministrów, to jest ministra policji, ministra pieczęci, ministra belli, ministra skarbu, ministra pieczęci od spraw zagranicznych. Trzy, z dwóch sekretarzów, z których jeden protokół straży, drugi protokół spraw zagranicznych trzymać będą. Obydwa bez wotum decydującego. Następca tronu, z małoletności wyszedłszy i przysięgę na konstytucję wykonawszy, na wszystkich straży posiedzeniach, lecz bez głosu, przytomnym być może. Marszałek sejmowy, jako na 2 lata wybrany, wchodzić będzie w liczbę zasiadających w straży, bez wdawania się w rezolucje, jedynie dla zwołania Sejmu gotowego w takim zdarzeniu. Gdyby on uznał w przypadkach koniecznego zwołania Sejmu gotowego wymagających rzetelną potrzebę, a król go zwołać wzbraniał się, wtedy tenże marszałek do posłów i senatorów wydać powinien listy okólne, zwołując onych na Sejm gotowy i powody zwołania tego wyrażając. Przypadki zaś koniecznego zwołania Sejmu są tylko następujące. Primo, w gwałtownej potrzebie do prawa narodu ściągającej się, a szczególnie w przypadku wojny ościennej. Sekundo, w przypadku wewnętrznego zamieszania grożącego rewolucją kraju lub kolizją między magistraturami. Tercio, w widocznym powszechnego głodu niebezpieczeństwie. Quattro, w osierociałym stanie ojczyzny przez śmierć króla lub w niebezpiecznej jego chorobie. Wszystkie rezolucje w straży roztrząsane będą przez skład wyżej wspomniany. Decyzja królewska po wysłuchanych wszystkich zdaniach przeważać powinna, aby jednak była w wykonaniu prawa wolna. Przeto każda ze straży rezolucja pod imieniem królewskim i z podpisem ręki jego wychodzić będzie. Powinna jednak być podpisana także przez jednego z ministrów zasiadających w straży. I tak podpisana do posłuszeństwa wiązać będzie. I dopełnioną być ma bądź przez komisję, bądź przez jakiekolwiek magistratury wykonawcze. W tych jednak szczególnych materiach, które wyraźnie niniejszym prawem wyłączone nie są.
przypadku, gdyby żaden z ministrów zasiadających decyzji podpisać nie chciał, król odstąpi od tej decyzji, a gdyby przy niej upierał się marszałek sejmowy, a w tym przypadku upraszać będzie o zwołanie sejmu gotowego, jeżeli król spóźniać będzie zwoływanie, marszałek to wykonać powinien. Jako nominowanie wszelkich ministrów, tak i wezwanie z nich jednego do każdego administracji, wydziału, do rady swojej, czyli straży króla, jest prawem. Wezwanie to ministra do zasiadania w straży na lat 2 będzie, z wolnym onego nadal przez króla potwierdzeniem. Ministrowie do straży wezwani w komisjach zasiadać nie mają. Chcąc, aby Straż Praw Narodowych obowiązaną była do ścisłej odpowiedzi narodowi za wszelkie onych przestępstwa, stanowimy, iż gdy ministrowie będą oskarżeni przez deputację do egzaminowania ich czynności wyznaczoną o przestępstwo prawa, odpowiadać mają z osób i majątków swoich. W wszelkich takowych oskarżeniach stany zgromadzone prostą większością wotów izb złączonych odesłać obwinionych ministrów mają do sądów sejmowych po sprawiedliwe i wyrównujące przestępstwo ich ukaranie lub przy dowiedzionej niewinności od sprawy i kary uwolnienie. Dla porządnego władzy wykonawczej dopełnienia ustanawiamy oddzielne komisje mające związek ze strażą i obowiązane do posłuszeństwa tejże straży. Komisarze do nich wybierani będą przez Sejm dla sprawowania urzędów swoich w przeciągu czasu prawem opisanego. Komisje te są: primo o edukacji, secundo o policji, tercio wojska, quattro skarbu. Komisje porządkowe wojewódzkie na tym sejmie ustanowione, równie do dozoru straży należące, odbierać będą rozkazy przez wyżej wspomniane pośrednicze komisje, respektive co do obiektów każdej z nich władzy i obowiązków.